Witajcie kochani w czytelniczym czwartku. Dzisiaj mamy wyjątkowy czytelniczy czwartek, ponieważ zrobimy sobie podsumowanie miesiąca naszego całorocznego wyzwania czytelniczego, czyli rozwoju osobistego dla tych, którzy nie mają czasu, więc myślę, że chyba dla większości ludzi w dzisiejszym świecie. Dlaczego w ogóle chciałabym, abyśmy robili sobie co miesiąc takie podsumowania? Planuję takich 12 spotkań w tym roku, ponieważ myślę, że to będzie takie bardzo motywujące dla nas. Też będziemy mieli taki większy kontakt ze sobą dzięki temu. Będziemy wiedzieli, co u każdego się dzieje. Będziemy mogli inspirować się tym, co nam się udało i też co się nam nie udało, bo warto jest wyciągać takie lekcje i wnioski z tego, co robiliśmy do tej pory źle, żeby robić to inaczej. Myślę sobie też, że fajnie byłoby mówić o książkach, które na przykład przeczytaliśmy, ale szkoda nam było, ale żałujemy i że żałujemy tego czasu, który poświęciliśmy na to, bo takie książki też się zdarzają. Dlatego dzisiaj ja rozpocznę pierwsze podsumowanie tego, co mnie się udało przeczytać przez ten miesiąc. Zacznę od książki, od której zaczęłam, mianowicie Rolę wyobrażeń w osiąganiu celów Ewy Jarczewskiej-Gertz. Nie przeczytałam jej do końca. Mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać w lutym, że ją przeczytam w lutym. Nie lubię z tego słowa uda się, aczkolwiek często go używam, bo jakoś tak się wbiło mi w głowę. Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Gdybym ja kiedyś, kiedy miałam kilkanaście lat, spotkała tę książkę, to myślę sobie, że dzisiaj bym była już zupełnie w innym miejscu, dużo, dużo dalej. To jest moim zdaniem najlepsza książka o motywacji wewnętrznej, jaka została napisana. Sporo książek z tego tematu i w ogóle rozwoju osobistego przeczytałam w życiu. Pewnie nie więcej niż Wy, ale naprawdę sporo. I uważam, że to jest najbardziej rzetelna wiedza podana w przystępny sposób, aczkolwiek jest tam tak dużo badań opisanych, tak mnóstwo cennych informacji, że naprawdę trzeba ją czytać powoli i robienie notatek z tej książki i w ogóle analizowanie wszystkich tutaj zagadnień zajmuje mi dużo czasu. Dlatego też ja sobie tak robię przerwy od niej, troszkę od niej odpoczywam, ponieważ to jest przede wszystkim nauka, uczenie się bardziej niż czytanie. No, moje notatki z tej książki, ja sobie zaczęłam je robić. Może poproszę tutaj na kamery. Zaczęłam je sobie robić w moim zeszycie, w moim czytelniczym pamiętniku rozwoju. I powiem Wam, że ja na razie mam tylko notatki z tej książki. Też nawet nie wszystko zanotowałam, to co chciałam. Dlaczego? Dlatego, że chciałabym mieć to posegregowane w ten sposób, aby każdą książkę mieć tak jakby w osobnej części zeszytu. Nie wiem jeszcze, jak dużo notatek mi zajmie mi ta książka, dlatego po prostu na czysto mam notatek tyle. Ja sobie notuję wszystko to, co czytam każdego dnia. Natomiast tutaj bym chciała mieć po prostu taki porządek, dlatego to tak u mnie wygląda, jak wygląda. Wniosek z tego, po prostu chyba sobie źle zaplanowałam i nie od tej książki zaczęłam, od której może powinnam to wyzwanie, żeby mieć jako taki porządek w tym wszystkim. Natomiast nie żałuję wyboru lektury. Mnóstwo inspiracji tutaj znalazłam też do książki, nad którą ja teraz będę pracować i którą napiszę wspólnie z Agnieszką Małgorzatą Zielińską o tym, co to będzie za książka, czego będzie dotyczyła, to już wkrótce. To będzie też taki ukłon w stronę młodych czytelników, których mamy w naszym wyzwaniu, z czego bardzo, bardzo się cieszę, że nie tylko nauczyciele, ale też uczniowie biorą w nim udział. Drugą książką, którą już przeczytałam, o której będę mówiła, to już przeczytałam, Uwierz w swoją markę online, Joanny Zeppelin. Poza tym, że książki łączą się tematyką wiary i motywacji we własne możliwości, to zupełnie inna tematyka, zupełnie inna stylistyka, biznes. Natomiast myślę, że w zasadzie każdy, kto próbuje i chce stworzyć jakieś miejsce w sieci, w
którym będzie miał duży wpływ na ludzi, niekoniecznie to musi być biznes finansowy. O biznesie, który przynosi dochody finansowe, nic powiedzieć jeszcze nie mogę. Natomiast takie miejsce wpływu, jeżeli chcemy stworzyć, które będzie miejscem dobrych wartości, to warto sobie tą książkę przeczytać. Ja Wam tutaj pokażę, ja z tej książki jeszcze nie przypisywałam jakby swoich wniosków i notatek. Dlaczego? W zasadzie nie wiem, czy to zrobię. Dlatego, że po każdym rozdziale w tej książce, ja tutaj Wam pokażę, może tak, żeby już... albo poproszę tutaj kamerę telefoniczną, żeby najechała. Po każdym rozdziale tej książki, na przykład, o zobaczcie, tutaj na przykład mamy koniec rozdziału. Na przykład rozdział drugi, prawda? Nie dość, że to sobie zaznaczam, oczywiście wiadomo, bo ja bardzo lubię kreślić po książkach. To tutaj mamy taki podrozdział akcja. Po każdej cząstce. I dzięki temu ja sobie zapisuję od razu z tego, co się tutaj pojawiło, nowego dla mnie, jakieś nowe lekcje, wypisuję sobie w książce. Przyznam szczerze, nie znosiłam tego typu publikacji, które wymagały ode mnie aktywności i notowania. Natomiast już od kilku lat bardzo, bardzo sobie cenię tego typu książki, ponieważ uważam, że one mają o wiele większą wartość, jeżeli chodzi o skuteczność. Bo jeżeli tylko sobie czytamy, 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 a nie zapiszemy sobie tego, co mamy zrobić i później tego nie robimy, to w zasadzie ta książka nie działa. Można powiedzieć, że nie działa, bo tak jak szkolenia same nie działają, tylko działa działanie po szkoleniach i działa działanie po czytaniu książek. Trzecia książka, też już o niej wspominałam. W zasadzie o każdej z nich, jeżeli ktoś śledzi mój fanpage z Inspiracji dla Szkoły albo z Fit Edukacji, na które też zapraszam, to wiesz, to już po prostu zna tę publikację. Bóg zawsze znajdzie Ci pracę. Książka, którą dostałam od mojej siostry, która jest właśnie po drugiej stronie kamery. Dostałam kilka lat temu. Nie czytałam jej w ogóle. Po prostu leżała sobie na takiej półce. Kiedyś Angelika Maria Talaga poleciła na swoim fanpage'u taki filmik na YouTubie jest. Polecam. Półka wstydu. Naprawdę rewelacyjny. Po prostu tytuł trafiony i myślę, że dotyczy każdego Polaka. Półka wstydu to jest półka, na której po prostu piętrzy się stos książek, które mają być kiedyś przeczytane. Myślę, że każdy taką ma. I właśnie ona na tej mojej półce wstydu sobie leżała. I w momencie, jak nie dostałam dotacji na firmę, którą chciałabym otworzyć, pomyślałam sobie, po prostu patrzyłam na tą półkę i sobie pomyślałam, że to jest bardzo dobry moment, żeby tą książkę przeczytać. I zobaczcie, ile ja tutaj już sobie zrobiłam zakładek. To nie są tylko lekcje dla mnie, bo lekcje dla mnie są po prostu te tysiące podkreśleń i w ogóle też notatek takich w tym zeszycie na brudno. Ale tutaj mam zakładki do wpisów na bloga, na te moje fanpage, które prowadzę. Także sporo motywacji takiej dla Was też się pojawi z tej książki, ale naprawdę polecam ją serdecznie. Świetne, świetne felietony. I ostatnia książka, którą przeczytałam w tym miesiącu, to Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. Co czwartek, też o tym wspominałam, chodzę sobie z moją córeczką na zajęcie czytelnicze do biblioteki. Tak fajnie akurat spasowało w czytelniczy czwartek. I sobie zawsze mamy taką tradycję, że po tych zajęciach idziemy do jej działu i sobie wypożyczamy tam książki, Oliwka swoje, później do swojego i ja sobie swoje wypożyczam. I kiedy już wychodziłyśmy, to po prostu zerknęłam na pewną półkę i zobaczyłam tę książkę. Okazuje się, że w ogóle rok obecny, czyli 2018, jest rokiem walki o prawa kobiet. Rokiem walki o prawa kobiet. Ta książka jakby też bardzo się wpisuje w ten temat. Powiem Wam, że ja kiedyś bardzo lubiłam bajki, baśnie Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Królewna Śnieżkę, tak. Natomiast teraz już na to zupełnie inaczej patrzę i powiem Wam, że sobie myślę naprawdę, że to są takie bzdurne historie, które wmontowują w nasze umysły tak mylne przekonania, krzywdzące na przyszłość, że jeżeli ktoś się do nich przywiąże,
to po prostu może być tragedia murowana w życiu. Dlatego stwierdziłam, że ja mojemu dziecku tych głupot nie będę czytać i po prostu stwierdziłam, że tego typu historie są o wiele, wiele bardziej motywujące, wzmacniające. Książka jest po prostu genialna. Moje dziecko ma 2,5 roczku wprawdzie, ale ona lubi, jak jej cokolwiek czytam. Także nawet jak jest coś takiego może niekoniecznie uszytego na miarę jej wieku, to ją to i tak cieszy. Natomiast są to historie, które naprawdę każda dziewczynka i każda kobieta przeczytać powinna. Panowie także powinni tę książkę przeczytać, albo przynajmniej ją sobie przejrzeć. Są tutaj historie kobiet. Poproszę jeszcze raz może kamerę, bo ona jest w ogóle pięknie wydana. Jest tutaj, nie wiem, 100, teraz nie pamiętam, czy 50. W każdym razie sporo, naprawdę sporo opowieści, sporo historii kobiecych, które są wydane w ten sposób, że jedna kobieta, jej historia na jedną stronę. Później jest piękna ilustracja i jakaś taka najważniejsza myśl przewodnia, która towarzyszyła danej kobiecie w życiu. Niesamowite historie, naprawdę. Sporo kobiet stąd jest takich, myślę, ogólnie znanych, ale też sporo nieznanych zupełnie. Jest tak, o, na przykład Astrid Lindgren jest tutaj, jest też Montessori, jest też Michelle Obama, jest Coco Chanel. Napisane są w bardzo lekki sposób, także naprawdę one są dostosowane dla dzieci, ale z drugiej strony mają tak mnóstwo takiej inspiracji i wyzwalają taką chęć poszukiwania później po biografiach tych kobiet, że dla dorosłych to także będzie taki impuls do tego, aby poszukać naprawdę takich historii, które mogą zmienić nasze życie i dodać wiary w to, że rzeczy niemożliwe są możliwe, a bariery, które się pojawiają, to tak naprawdę one są tylko w naszej głowie. Także w zasadzie, tak podsumowując, to cały ten miesiąc miałam taki bardzo motywacyjny, co mnie cieszy, bo ja bardzo lubię tę tematykę. Jeszcze nie wiem dokładnie, jakie książki sobie wybiorę na miesiąc kolejny, bo ta moja półka wtedy jest naprawdę ogromna, ona po prostu rośnie cały czas. Co wejście do biblioteki, w ogóle ja sobie też przeglądam sporo takich blogów czytelniczych albo takich z zakresu neurodydaktyki czy psychologii, to po prostu codziennie, można powiedzieć, dopisuję sobie do mojej listy książki, które powinnam przeczytać. Mam też taki osobny zeszycik. W sumie namawiam Was nawet do takiego rozwiązania. Taki malutki notesik, który noszę ze sobą zawsze. I po prostu jak jestem czy w księgarni, czy w bibliotece, to jak sobie myślę, że w sumie mogłabym kupić sobie jakąś książkę albo wypożyczyć, to wtedy korzystam z tej listy, którą mam i którą chciałabym przeczytać i którą wiem, że do której warto sięgnąć. Także to też jest taki fajny sposób. Chciałabym, moi drodzy, abyście Wy też dzisiaj się podzielili z nami tym, co przeczytaliście, co może zaczęliście, ale jeszcze nie skończyliście w tym miesiącu. Niekoniecznie musi to być relacja filmowa, oczywiście, wystarczy po prostu napisać, może też wkleić zdjęcie. Bardzo Wam dziękuję za to, że tak wiele osób jest z nami do tej pory. Mam nadzieję, że to grono nie stopnieje. O tym, ilu nas jest i jak obecnie wyglądają statystyki wyzwaniowców czytelniczych, opisałam w poście, także zerknijcie sobie na to i do zobaczenia za tydzień.